SK Info. Ruszyła 16. edycja Profi Auto Show. To największe targi motoryzacyjne na Śląsku. W ubiegłym roku wzięło w nich udział 40 tysięcy gości. Podczas tej edycji spodziewany jest kolejny rekord frekwencji. W tym roku swoje stoiska zaprezentuje ponad 150 wystawców z całego świata. Obejmują one halę Międzynarodowego Centrum Kongresowego. Oprócz tego w Spodku odbywa się wyjątkowa rywalizacja o Puchar Mechanika, czyli te dwie przestrzenie są takie bardziej branżowe. Natomiast miłośników motoryzacji zapraszamy przede wszystkim na teren przed Spodkiem, czyli na plac Słowika i Antala, gdzie przygotowaliśmy mega dużo atrakcji. Naszymi głównymi odbiorcami są przedstawiciele branży automotive, którzy na co dzień pracują przy samochodach. Oni oglądają ofertę dostawców, myślą, jak ich rozwiązania wdrożyć w swojej codziennej pracy. Natomiast bardzo skupiamy się również na grupie miłośników motoryzacji, dla których nie brakuje atrakcji. Przyjechaliśmy z samochodem wyścigowym, który bierze udział w naszych wyścigach ADAC. Jest to Mercedes-Benz GT3. Auto, które dysponuje mocą ponad 580 koni mechanicznych. No i dzisiaj jest w roli naszego eksponatu, za sterami którego zmieniają się uczestnicy naszego konkursu. Jako że wyścig jest wyścigiem długodystansowym, wymaga zmiany kierowcy w trakcie, więc symulujemy tutaj właśnie tą samą zmianę kierowcy i wyznaczyliśmy cel naszym uczestnikom, że muszą zmieścić się z wymianą kierowcy poniżej 20 sekund. Skąd u Pana taka znajomość wsiadania, wysiadania szybkiego z samochodu? Przy dwójce dzieci chyba to się przydaje, prawda? Tak, zwłaszcza jak jest jeden zestaw fotelików, a dwa samochody w domu. No, czyli rozumiem, ćwiczenia Pan miał, tak? Tak, były ćwiczenia. Młody bardzo, bardzo sprawnie poradził sobie z pasami, więc udało się. I jest pierwsze miejsce. Tak. Co było najtrudniejsze? Wiedziałeś, że się musisz w jakimś czasie wyrobić? No, z zapinaniem było najtrudniej. Ale odpinanie szło dobrze? No... Daliśmy radę. A powiedz mi, jak tacie poszło? Lepiej niż tobie, czy gorzej? No, pomagał mi się rozpinać. Ale ja nie łapałem, o co chodzi w tym zapinaniu, więc jedynie zapiąłem pasy przy drzwiach. Rozumiem, ale generalnie zrozumiałeś, o co chodzi w tej rywalizacji, tak? Jak miałem nacisnąć guzik, no to jeden pan mi pomógł, no i wcisnął za mnie. I daliśmy radę. Tak by było o jedną sekundę później. Tak. A tak, to jesteście jedną sekundę wcześniej. Tak. Ale powiedz mi, jakie wrażenia taki samochód? Chciałbyś być kierowcą samochodu wyścigowego? No... Nie. Nie, bo my nie jeździmy szybko. My staramy się jeździć bezpiecznie, tak. Zgodnie z przepisami. No, czasami trochę przekraczamy prędkość, ale tylko czasami, tak? No, już dostaliśmy raz mandat. Tak. I wystarczy. Największym debiutantem tegorocznych targów jest samochodowe Bungee. To atrakcja prezentowana po raz pierwszy w Polsce na targach motoryzacyjnych. Samochód z kaskaderem, odpalony przez Macieja Wisławskiego, zrzucony z ponad 80 metrów, zawisł nad placem przed Spodkiem. Adrenalina oczywiście, był strach, aczkolwiek to był całkowicie inny strach, bo to nie był ślepy, nieuzasadniony strach. Ja byłem świadom tego, jak zadziała sprzęt. Ja znam ten sprzęt, ja siedzę w branży 28 rok, ja zaczynałem skoki bungee w Polsce, robiłem bardzo różne nietypowe numery. Wiem, na co mogę sobie pozwolić przy tej zabawie. Odrobina szaleństwa zbliżona do tej granicy magicznej, ale my zbliżamy się do granicy nie po to, żeby ryzykować, bo ryzyko nigdy nie było naszym celem, ono jest tylko nieodłącznym towarzyszem, podobnie jak adrenalinka, która no, kręci się wokół tego. Był strach, adrenalina, tak jak przed każdym zwykłym nawet skokiem na bungee, tak? Mam już parę skoków wykonanych i za każdym razem jest adrenalina, strach. Po prostu wysokość, miejsce, styl robi swoje. Targi Profi Auto Show potrwają do niedzieli. SK Info.